Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji prasowej. Niestety nie mamy dzisiaj dobrych wiadomości do zakomunikowania dla wszystkich fanów koszykówki, a mianowicie z powodu tego, że mamy zawieszone płatności z pewnych instytucji, nie możemy realizować naszych zobowiązań i ta sytuacja zmusza nas do tego, aby udawać się w kierunku upadłości klubu. Odwołaliśmy mecz, ten, który przypadał na termin 27, czyli na jutro. Rozważamy też w takim szybkim trybie wycofanie drużyny z rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki. Mimo naprawdę ciężkiej walki do ostatnich sekund, bo nawet do dnia wczorajszego, do godziny 22, walczyłem jeszcze o przetrwanie klubu. Nawet były negocjacje z pewną grupą kapitałową, która chciała przejąć klub za symboliczną złotówkę, ale zapewniłoby to dalsze po prostu istnienie klubu, finansowanie klubu. Niestety w tej grupie, co jest przykre dla nas, nie pojawiła się jednomyślność, w związku z tym nie podjęto decyzji o tym, żeby przejąć klub i ten klub dalej finansować. Także dla nas wszystkich, po tym, co w tym ostatnim roku się wydarzyło, czyli poczynając od odkrycia działań naszego byłego menedżera, poprzez utratę sponsora, poprzez wszystkie te rzeczy, które negatywne się wydarzyły w tym roku, łącznie z wizytą CBA. Wszystko to spowodowało, że klub naprawdę znalazł się w takiej sytuacji, że ciężko się funkcjonuje, ciężko się pozyskuje środki i klub został bez wsparcia sam, a w zasadzie mówię, ja zostałem osamotniony w tych działaniach na rzecz klubu. Udało mi się tam zdobyć środki na poziomie 1 000 000 i powiedzmy tam 200 parę tysięcy, ale to są środki, które bez wsparcia czy bez budowania drugiego fundamentu, chociażby postaci miasta czy sponsora strategicznego, są absolutnie niewystarczające. Chciałbym, mówię, podziękować wszystkim kibicom, wszystkim sponsorom, wszystkim pracownikom, wszystkim współpracownikom, trenerom, zawodnikom za to, że dzielnie przez tyle lat nas wspierali, mimo że też nie było zawsze najlepiej, też były takie momenty trudne i to wsparcie szczególnie było w takich momentach cenne. Za to naprawdę bardzo dziękuję i mówię, przepraszam za to, co się stało, chociaż nie czuję się w tym winny, ponieważ poświęciłem temu klubowi kawał życia, naprawdę kosztem własnym, osobistym, kosztem rodziny. Klub był takim moim dzieckiem i Państwo, którzy są rodzicami, na pewno to wiecie, że rodzic przedkłada życie dziecka ponad swoje i właśnie to było w naszej działalności. Klub nieprzerwanie od 1999 roku jako trzeci w polskiej lidze koszykówki uczestniczy w rozgrywkach na najwyższym poziomie. Sukcesy, gdybyśmy to ten okres tych 19 lat mieli zupełnie bez sukcesów, może nie byłoby czego żałować, ale w tym czasie zbudowaliśmy naprawdę markę, która jest uznawana za taką znaczącą, a wręcz określana, że z jedną z potężniejszych marek sportowych na niwie polskiego sportu. I dzisiaj, mówię, naprawdę ciężko mi to przechodzi. Z przykrością muszę to stwierdzić, że jesteśmy, czy Państwo uczestniczycie poprzez udział w tej konferencji, swego rodzaju pogrzebie takiej naprawdę marki, o której w Polsce się mówi. I teraz dopiero tak widać, że jak mleko się zaczyna rozlewać, czy się rozlało, to naprawdę słychać te głosy, które są za tym, żebyśmy dalej funkcjonowali, żebyśmy po prostu z mapy Słupska i nie tylko Słupska, a mianowicie również z mapy Polski nie zniknęli. Ale no, mamy takie warunki, jakie mamy. Nie możemy po prostu funkcjonować dalej. Nie możemy w związku z tym pogrążać jeszcze i tak
jeszcze bardziej i tak trudnej naszej sytuacji. W związku z tym nie było innego wyjścia, jak tylko podjęcie tej dramatycznej, bolesnej dla wszystkich, a szczególnie dla mnie decyzji. Panie prezydencie, czy to oznacza, że wycofujecie się z rozgrywek? Czy pan jeszcze czeka na coś? Bo mówi pan, że rozważacie. Meczu nie ma w sobotę. Czy to jest decyzja ostateczna, że klub kończy rozgrywki w PLK w tym sezonie? Czy w Energa Basket Lidze? Znaczy, jest jeszcze jedna taka szansa, ale to jest ostatnia. Nie wiem, czy ona, tak jak poprzednie, nie zawiedzie. W związku z tym, jak dopiero wyczerpiemy wszystkie możliwości w 100%, to wtedy postawimy ten przysłowiowy krzyżyk. Ale dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie nie mamy jeszcze pozytywnej odpowiedzi, ani negatywnej. Prawda, to jeszcze podtrzymujemy płomyk nadziei, ale wszystkie działania już muszą zmierzać w kierunku likwidacji klubu. Co to znaczy likwidacji klubu? Jak w takim razie to będzie dalej wyglądała ta procedura? No, składamy wniosek o upadłość i jak ta ostatnia szansa zawiedzie, to po prostu wycofamy, złożymy, powiedzmy, tam w poniedziałek najpóźniej pismo, w którym poinformujemy Polską Ligę Koszykówki o wycofaniu się z rozgrywek. Także no jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie nie znaleźliśmy pomocy z zewnątrz i to nas zmusza właśnie do takiego trybu postępowania. Czy na przykład, tak oceniając wstecz działalność klubu, dziś zrobiłby pan coś inaczej? To znaczy, na pewno, bo nikt nie postępuje idealnie, to też jest branża sportowa, to jest taka branża, która co roku uczy nas nowych rzeczy, nabywamy nowych doświadczeń. Na pewno bylibyśmy ostrożniejsi w tym, bo tak naprawdę ta lawina tych takich feralnych zjawisk rozpoczęła się od tego, co zrobił nasz były menedżer. To są tak jak gdyby działania, które powstały, są konsekwencją tych działań i być może, że dzisiaj dmuchałbym na zimne bardziej niż wtedy i być może, że pewne rzeczy naprowadziłyby nas na trop tego, co się wydarzyło, aczkolwiek taką najprostszą rzeczą było to, że inni wiedzieli, że coś tam na zewnątrz klubu i nas o tym nie poinformowali, bo gdyby nas poinformowano, byśmy to przerwali zdecydowanie wcześniej i być może, że nie ponosilibyśmy takich konsekwencji, w wyniku których musimy się mierzyć z taką przykrą sytuacją, z jaką mamy do czynienia dzisiaj. To koniec koszykówki w Słupsku? A czy koniec klubu, a czy koszykówki, to nie wiem.